choroby, że nam do szkoły prowadzić. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Ogółem w gminie Puck do szkoły 1 września poszło 3,5 tysiąca dzieci. Natomiast tych, którzy rozpoczynają po raz pierwszy edukację, jest około 360. Na imię? Maciek. Maciek? Maciek, powiedz mi, rozpoczął się rok szkolny. Lubisz chodzić do szkoły? No tak, za bardzo nie, ale spokojnie. Do której chodzisz klasy, Maciek? Idę do 6. Maciek, to ostatnia twoja klasa w tej szkole? No tak. Gdzie potem się wybierasz? Do Dorzlubia. Do Dorzlubia. Powiedz mi, czy lubisz chodzić do szkoły w Leśniewie? Tak, fajnie. Szkoła budowana była na 350 uczniów, w tej chwili zapisanych jest do szkoły 319. Natomiast jest jeszcze cały potencjał drzemiący w ostatnim poziomie, który możemy przygotować dla kształcenia, gdzie swobodnie około
150 nowych uczniów będziemy mogli przyjąć i urządzić i stworzyć dobre warunki nauczania. Miałem przyjemność wręczyć nagrodę z okazji 30-lecia pracy pani dyrektor Maciejewskiej. Jest to jej pierwszy, jedyny zakład pracy, także pokazuje przywiązanie do tej oświaty miejscowej. I gratuluję pani, życzę pani dyrektor dużo sukcesów przez najbliższe lata, żeby była spełniona w tej w roli i funkcji dyrektora. Lubisz chodzić do szkoły? Tak, ja lubię szkołę. A co lubisz robić? Co będziesz lubiła najbardziej robić w szkole? Rysować. Lubisz rysować. Powiedz mi, czy w Leśniewie to jest ładna szkoła? Podoba ci się? A z jakiej ty jesteś miejscowości? Gdzie ty mieszkasz? Powiesz nam? Rysiewa. Czyli masz bliziutko do szkoły? A powiedz, może masz rodzeństwo lub jakichś kolegów, którzy chodzą do tej szkoły? Tak, ja mieszkam. Aha, no to super. Dziękuję ci ślicznie. Dzisiaj na sali prawie trudno się pomieścić, a jak było kilka lat temu, dzisiaj już zapomnieliśmy. Cieszę się, że udaje nam się coraz więcej inwestować w zadania szkolne. Przygotowujemy dwie kolejne duże inwestycje na terenie gminy Płuc. Jest to rozbudowa szkoły w Kochowie i rozbudowa szkoły w Łęcz. Również czynimy starania o pozyskanie nowego obiektu szkolnego. Szkoły w Rzucewie w celu stworzenia nowej placówki, gimnazjum dla obszaru szkoły Brzezina i Rzeszczyna. Również jak co roku będziemy finansować zadania oświaty maksymalnie dostępnych środkach w celu zapewnienia jak najwyższej jakości nauczania. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji nowego roku szkolnego, a wam, kochane dzieci, tego uśmiechu, jak dzisiaj macie na twarzach, żebyście zawsze z radością przychodziły do tej szkoły. Wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę pani serdecznie pogratulować. Życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanych prac i wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym. Mam nadzieję, że pani dyrektor jeszcze nie myśli o emeryturze. Życzę wielu lat pracy, może rzeczywiście nie 30. Proszę pamiętać, że jest nam pani bardzo potrzebna, służąc swoim wielkim doświadczeniem, życzliwością i wsparciem. Jest troszeczkę wyższy od pani dyrektor, bo jest to mój drugi zakład pracy i myślę, że ostatni. Serdecznie dziękuję. Pani dyrektor Miłgoska dzisiaj obchodzi 40-lecie pracy swojej, związanej przez całe swoje życie z oświatą. No, w gminie Płuck odpowiada za oświatę praktycznie od początku, jak powstała gmina. I tutaj chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor za zaangażowanie, za profesjonalizm, za to wszystko, co robi na rzecz oświaty. Myślę, że dzięki temu, że pracuje z nami pani dyrektor Miłgoska, nasza oświata ma się dobrze.